Dzień dobry, kochani. Joanna Radwan, wielkie tak. Kilka słów o tym, co się zadziewa we mnie, co się zadziewa w świecie, tak z mojego poziomu, tego jak ja tą rzeczywistość obserwuję przez moje własne oczy. Jak zmienia się percepcja, kiedy zaczynamy dojrzewać w świadomości. I najpierw też kilka słów takich powitań, bo wiem, że widzę, że pojawiło się kilka nowych osób na kanale. Moja częstotliwość tutaj pojawiania się zależy od tego, jak we mnie układają się procesy. Jednak czuję głęboką taką potrzebę dzielenia się tym, co już wiem. Co zaczęłam zauważać i co widzę teraz, jak mocno wychodzi, kochani, ta ciemna strona naszego istnienia. Wychodzi to, co jest trudne, wychodzi to, co jest bolesne, jest wojna, jest kryzys, zmiana, duża zmiana dla nas wszystkich tutaj, to, co się teraz pojawia. Więc ta ciemność, która tak dosyć mocno teraz wybija to światło. I to światło chce wybić się jeszcze mocniej. I z tego powodu zadziewają się w nas procesy głębsze niż wcześniej. Czas wirusa miał być przygotowaniem do tego, co teraz się dzieje. Jednak ja nie jestem od tych tak zwanych przepowiedni i tego, co będzie dalej. Nie jestem jasnowidzem. Dostaję pewne wizje, jednak to się we mnie jeszcze układa. I nie czuję, że ten temat jest dla mnie na ten moment przynajmniej, dlatego że ja już tak chcę wam przekazać, jak funkcjonuje życie z duszą, dlatego że ja sama się tego uczę ciągle i jak i widzę wyżej rzeczy, to ciągle inaczej się uczę i dopasowywuję się do niej. Czyli do tego, kim jestem, do tych wyższych energii, do których jakby mam dostęp. Więc polega to na tym, żeby nauczyć się oddawać wszystko to, czego się nauczyłam do tej pory, czyli nauczyć się odpuszczać to wszystko, co myślałam, że miało jakieś znaczenie. Umieć operować w tym świecie umysłu, tutaj w zależności co wybrałam funkcjonować i w jaki sposób wybrałam tutaj się przejawiać. Więc wybrać sobie te obszary, które mnie interesują i te cechy, które jakby są mi potrzebne, trzymać się tego, jednak odpuszczać to, co już jest poznane, to, co już jest zbadane i iść dalej. I w miarę jak się dojrzewa, w miarę jak dusza dojrzewa, ona potrafi sięgnąć do tych zasobów, które już zostały nauczone. To jest niezwykłe, jak my bardzo chcemy czasem kontrolować tą naszą drogę, jak umysł tutaj mocno czasami próbuje przejąć stery. Natomiast jeśli chodzi o świadomość, o pracę z duszą, jest to bardzo intuicyjna praca, w moim zrozumieniu. Jest to praca, która polega na pełnym zaufaniu, poddaniu się świadomości, która prowadzi człowieka. I wiem i czuję głęboko, że bardzo wiele dusz teraz tutaj się budzi, bardzo wielu z nas teraz chce doświadczać tego życia inaczej. Uśmiecham się do tego, to jest fajne. To jest tutaj zapowiedź wspaniałej przygody, pomimo tego, na co patrzymy teraz. No więc takie hasło przyszło do mnie dzisiaj, dno energetyczne. Bardzo często zdarzało mi się słyszeć od ludzi, z którymi pracowałam też, że są na jakimś tam etapie, sięgają wyżej, czują, że wszystko już jest pięknie, że wszystko już jest dobrze, jakby, że pewne rzeczy odeszły, a nagle potem to wraca. No więc tak jak ja to czuję, kochani, z mojego doświadczenia, u mnie też wiele rzeczy wróciło, ale też wiele rzeczy nowych wyszło, więc tak jakby ten trudny etap splótł się, to stare jakby splotło się z czymś nowym, które wyszło, więc obserwuję to tak troszkę na swoim poziomie, jak to się zadziewa. Jednak zachęcam Cię do takiego zrozumienia, dlatego że teraz mamy dostęp bardzo mocno do takich informacji, które mówią o tym, żeby odpuszczać mocno już na każdym poziomie
tak zwane karmiczne przywiązania, żeby odpuszczać to, co trudne, żeby żegnać to, co już jest za nami, żegnać i dziękować za to i puszczać. Puszczać, 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 radykalnie puszczać, nie zatrzymywać się już tam. Za każdym razem, kiedy to się pojawi, puszczać. No więc, kiedy masz takie poczucie, że byłeś czy byłaś na jakimś poziomie wyżej, że było jakoś dobrze, nie myślałeś czy myślałaś, że ten poziom będzie już na zawsze, tutaj nagle wracają jakieś procesy, to zapewniam cię, że tam wrócisz, dlatego że poznałeś już to i wrócisz tam. Jednak to wymaga takiego rodzaju pracy i zaangażowania. Z mojego poziomu, ponieważ ja bardzo intuicyjnie tutaj podchodzę do rzeczy i komunikuję się z tego poziomu ze sobą, więc z mojego poziomu, jak to wygląda, praca ze swoją świadomością polega na zakotwiczaniu w sobie intencji, czyli pielęgnowaniu tego, co wysyłasz, co sobie życzysz, ale nie z poziomu roszczeniowego. No, ja już chcę tam być, ja już chcę tam siedzieć, bo tutaj jest nasze ego, które tak bardzo chce gdzieś tam być. Natomiast dusza wie, że ty chcesz tam być. Bardziej tutaj chodzi o intencję. Jaką masz intencję? Kiedy sięgamy tego wyższego i głębszego zrozumienia, kiedy wchodzimy, kochanie, w wymiar serca, wtedy nasze intencje automatycznie są klarowniejsze, czystsze i automatycznie rodzi się takie coś, że chcemy tutaj być jak najlepszą wersją siebie, dla siebie samych i dla innych. Więc kiedy sięgasz tego poziomu duszy, to automatycznie twoje intencje sięgają właśnie takich obszarów, jak to, żeby być po prostu dobrym człowiekiem i rozsiewać tutaj dobro w cokolwiek, jakikolwiek sposób sobie wymyślisz. Więc kiedy masz jakiś trudny czas, kiedy jest w tobie proces, pamiętaj w tych trudnych momentach, żeby zakotwiczać w sobie te intencje i nosić to w sercu, tą pamięć tego, kim jesteś, i nosić w sercu to wszystko najpiękniejsze, co jest w tobie, ale co jest zakryte na chwilę, czego nie widać. Wiem, że te okresy czasami wydają się długie, wydają się trudne i czasami myślimy, że toczą się w nieskończoność. Jednak ten czas, tak jak ja to czuję i tak jak mi to jest pokazywane, jak to w moim przypadku wyglądało, ja mam szacunek do życia i mam w takich momentach, uczę się pokory mocno do życia, kiedy przychodzi coś trudnego, bo wiem, że to jest dla mnie lekcja. Lekcja przeczekania, nauczenia się czegoś, odpuszczenia, gdzieś zobaczenia, gdzie znowu się zatrzymałam, bo czasami chcemy pędzić gdzieś w coś, coś nam nie wychodzi, ale my tam brniemy, brniemy i brniemy. Więc dusza czasami robi taki myk, że nam to przykrótce w jakiś sposób i mówi: nie, tam nie pójdziesz, ja tutaj cię zatrzymam, to nie jest ta droga, to nie jest ten kierunek. Może kierunek jest ten, może właśnie to jest coś, co masz robić, ale z innego poziomu. Masz to robić z zupełnie innego zrozumienia, zupełnie z innej intencji. Dlatego, że teraz Ziemia wibruje wyżej i my wchodzimy w inne częstotliwości, więc teraz ta prawda będzie chciała się ujawnić na każdym poziomie. No więc dlatego też czasami mamy takie poczucie, że są wiecznie procesy, że wiecznie stare wychodzi. Pamiętaj też coś, o czym mówiłam, podejrzewam, że mówiłam o tym i wspominałam nieraz o tym, że kiedy wysyłasz coś w energii, to w energii działa automatycznie, ale w zależności od tego, jak w tobie pracuje energia i jakie ty masz połączenie ze sobą, tak będziesz to odczuwać. Jeśli jesteś już na takim poziomie, że bardzo szybko czujesz, że dobra, odcinam się od tych myśli, czujesz, że ich już nie ma, albo że po chwili ich zaraz nie ma, nie ma jakichś historii, które już żegnasz, to wtedy to połączenie to oznacza, że masz głębsze połączenie ze sobą, że bardzo szybko transformuje się w tobie energia. Natomiast kiedy jesteś na początkowym etapie albo uczysz się dopiero pracy ze sobą, pracy
z energią. Wszystko nazywam energią, dlatego że te myśli, emocje, to wszystko jest energia, to jest połączone ze sobą. Ja to tak trochę zbieram ogólnie teraz. Zbieram ogólnie wiele tematów tutaj w tym filmiku, dlatego że we mnie się dużo zbiera, więc ten filmik jest takim miszmaszem różnych rzeczy, które się u mnie intuicyjnie na bieżąco pojawiają. Być może jak u mnie zaczną się układać pewne rzeczy, podejrzewam, że to też się zacznie zadziewać w tym, jak ja będę siebie przedstawiać. Jednak na ten moment to jest właśnie to, co jest, czyli jest zbiór wszystkiego, co się pojawia na ten moment. Więc pamiętaj, że energia potrzebuje czasu, żebyś mógł doświadczać tego, co chcesz doświadczać, żebyś mógł się czuć tak, jak chcesz się czuć. Pamiętając jednak, że to też jest taki temat, który ostatnio do mnie też przyszedł, że funkcjonujemy wielopoziomowo, więc na pewnym poziomie doświadczamy bólu, jednocześnie możemy się cieszyć tym życiem, jednocześnie możemy robić inne rzeczy, które są w ogóle odcięte od jakiegokolwiek przeżywania, czy to bólu, czy radości. Jesteśmy w czystym skupieniu, bo funkcjonujemy na różnych poziomach tutaj. Intelektualnie, emocjonalnie, uczuciowo. I wytłumaczę to na takim przykładzie, o którym mówiłam ostatnio na Facebooku, jak to jest fascynujące. No więc wyobraź sobie, jesteś człowiekiem i chodzisz do pracy. Ja też chodzę do pracy, więc funkcjonuję w pewnym systemie. Chodzę do pracy, wykonuję pracę, ale do tego też jestem siostrą, jestem córką, wykonuję pewne role tutaj w tym obszarze rodzinnym, przyjaciółką, jak można nazwać mnie tutaj, nauczycielem duchowym, taką rolę sobie tutaj chyba wybrałam na to życie. Więc na tych wszystkich poziomach funkcjonuję równolegle, jednak na ten moment przybrałam właśnie rolę nauczyciela duchowego i siadam tutaj i wykonuję tą pracę. Jednak to nie zwalnia mnie z tego, co zadziewa się na tu i teraz, czyli jak to jest fascynujące, jak można o tym mówić. Więc na ten moment nadal jestem siostrą, nadal jestem córką, nadal jestem pracownikiem i te wszystkie różne rzeczy się zadziewają. Nadal przeżywam jakieś emocje, nadal doświadczam teraz w tym momencie procesu i transformują się we mnie rzeczy. To wszystko się zaczyna w nas tak cudownie pokazywać, jak wielopoziomowo funkcjonujemy, więc obrazuję Ci to na takim przykładzie życia na Ziemi, Ciebie jako człowieka tutaj, który integruje procesy, jakie się w Tobie zadziewają. Tak to jest mi przedstawiane i ja tak odbieram. I chciałabym w ten sposób to przedstawić, żeby na prosty zrozum przetłumaczyć ludziom, jak to jest funkcjonować wielowymiarowo, no, w różnych rzeczywistościach. Bo zaczynamy wtedy inaczej funkcjonować. I nie o to chodzi, żeby. To też jest ważna rzecz, do której chciałabym tutaj się odnieść. Nie chodzi o to, żebyśmy budowali przywiązania do jakiejkolwiek z tych ról. Na tym tutaj bazujemy, żeby te przywiązania odcinać, dlatego że jak nie ma przywiązania, to jest Twoja wolność, jest Twoja energia. Oczywiście na pewnym etapie mamy te przywiązania, bo żyjemy tu w świecie. Jednak na tym polega ta nasza praca codzienna, co robimy, kiedy pracujemy nad sobą, kiedy świadomie spotykamy się z tym, co przychodzi do nas, tą rzeczywistością, kiedy widzimy, gdzie budujemy znowu przywiązania, gdzie się odcinamy, co się na teraz pojawia, kiedy podążamy po prostu swoją własną ścieżką, wtedy zaczynamy bardziej czuć siebie w tym życiu i zaczynamy nawet cieszyć się tym procesem, zaczynamy się radować tą przygodą, jaką jest doświadczanie siebie. No więc funkcjonujesz na tych wielu poziomach tu i teraz. Teraz słuchasz mnie, jesteś słuchaczem, ale wykonujesz jakieś role, zadania, odczuwasz coś w tobie pracuje, coś się w tobie zmienia. Więc wszystko to dzieje się na tu i teraz, w tym momencie. W tym właśnie jednym fascynującym momencie to się właśnie dzieje. Możemy wziąć do tego kilka oddechów i przepuścić to, co się pojawiło. Bo coś się może pojawiło u Ciebie. Może jakaś emocja się pojawiła. Może jakieś myśli się pojawiły. Może zbudowało się jakieś przywiązanie do tych myśli. Poobserwuj to wszystko. Podarowuję teraz Tobie taki warsztat tutaj na YouTubie.
przyglądania się temu, co się w tobie teraz zadziewa dla ciebie samego. Taka niespodzianka, bo przygotowuję się do pracy warsztatowej, więc będą się takie rzeczy u mnie teraz otwierać. Jak to jest, kiedy jesteś w ciele i to wszystko tak pozwala, żeby to wszystko obserwować w sobie? Jak to jest, kiedy po prostu jesteś i obserwujesz tą swoją cudowną osobowość? Kiedy doświadczasz siebie głębiej? Kiedy po prostu pozwalasz sobie odpuścić? Jak to jest tak siebie czuć właśnie? Jak to jest zmienić percepcję i zafascynować się tym, czego doświadczasz teraz? Czyli po prostu postanowić to sobie. A wiem, że może być opór umysłu i to przeogromny, żeby zacząć się cieszyć tym, bo przecież każdy z nas przychodzi przez różne historie i chcemy czasami tupać nogami i krzyczeć na cały głos. Ja wiem, jak to jest, kiedy ktoś próbuje do mnie pozytywnie podejść, kiedy ja mam procesy. Ale teraz już po prostu nie mam takich sytuacji, bo jak przeżywam trudniejsze momenty, to nikt nie próbuje mnie na siłę uspokajać. Mam swoją przestrzeń, więc to się zmienia. Kiedy my się zmieniamy, to wszystko się do nas jakby dostraja. Ale wiem, jak to jest, kiedy ktoś na siłę próbuje nas pocieszyć, a my chcemy po prostu przez pewne etapy przejść. Więc uśmiecham się do tego, znam to, przyjmuję. Więc przyjmij tą część siebie, która tupie teraz nogami, która nie chce przyjąć tego uśmiechu być może, która w ogóle nie widzi żadnej fascynacji w tym życiu, która w ogóle myśli, że to życie jest tak naprawdę jedną wielką męczarnią. To jest ważne, co teraz mówię, i na tym chciałabym zakończyć ten krótki filmik, tą krótką transmisję o tym przyjęciu, tym magicznym przyjęciu. To jest etap, kochani, przyjmowania, nie odrzucania. Czyli poprzez serce przyjmujesz i wtedy przepuszczasz to, co się w tobie pojawia. Czyli kiedy pojawiają się myśli, które są natarczywe, patrzysz na nie. Dajesz im przestrzeń, bo one wrócą, jak nie zostaną przepuszczone przez Twoje piękne serce. One chcą tam zajrzeć, one chcą się tam zintegrować. Dlatego, że myśli to jest początek tego, co się w Tobie zadziewa jako istocie. To, co Ty doświadczyłeś w całej historii swojego istnienia, przez wszystkie wcielenia, przez całą swoją historię życia, niezależnie od tego, w co wierzysz. No więc na zakończenie jest takie ćwiczenie dla ciebie, żebyś przyjęła tą część ciebie, która się boi teraz, która nie ufa, która tupie nogami, która krzyczy, która nie wie, co będzie jutro, która nie wie, co będzie dalej. Więc to jest takie krótkie zadanie dla ciebie, żebyś przyjęła siebie w tym właśnie trudnym. W tym właśnie najtrudniejszym, w tym teraz, co się pojawia, w czym potrzebujesz siebie najbardziej. Pamiętaj, że robisz to dla siebie. Robisz to dla swojego własnego, dobrego samopoczucia. Robisz to po to, żeby czuć się ze sobą dobrze. Więc przyjmij siebie w tym, co nie wiesz, w tym, co wiesz. W zachwycie. Bez żadnych wyrzutów sumienia, bez oceniania siebie, po prostu przyjmij dokładnie ten moment, jakim jest, i to wszystko, co się pojawia w tobie. Bo tam jest droga do twojej wolności w tobie.
Dobrze, kochani. Kilka takich głębokich oddechów, puść ciała. I przez ciało puść to wszystko. Podziękuj sobie za ten moment spotkania się ze sobą. Ja Ci dziękuję, że jesteś. Wszystkiego pięknego. Powodzenia w Twojej podróży osobistej, indywidualnej i tej głębokiej i szerokiej. Do zobaczenia znowu. Pa, pa.